Witajcie moi drodzy. Zaczął się kolejny dzień. Dzisiaj mamy wtorek. Jest bardzo słonecznie od samego rana. Ja już jestem wyszykowana. Czekam na pozostałych członków mojej rodziny. Idziemy na śniadanie. A po śniadaniu wybieramy się na basen. Dzisiaj prognozy zapowiadają się tak mało optymistycznie, bo do 13 ma świecić słońce. Później zapowiadają burze, ale zobaczymy jak to będzie. Może nie będzie tak źle. Także odezwę się do Was później już z nad basenem. Słuchajcie, opowiem Wam teraz o książce, którą zabrałam ze sobą. Jest to powieść Delly Owens, Gdzie śpiewają raki. Bardzo zachwalana na YouTubie i na internecie, więc zobaczymy. Na razie jestem na samym początku, więc nie mogę Wam zbyt wiele powiedzieć. Natomiast historia na tyle mnie wzruszyła i wciągnęła, że wydaje mi się, że uda mi się ją tutaj przeczytać. Dam Wam znać, jak już będę mogła powiedzieć coś więcej. Natomiast na razie tylko tyle Wam powiem, że bohaterką jest mała 6-letnia dziewczynka. W ogóle cała akcja rozgrywa się w Karolinie Północnej, w Stanach, w małym miasteczku, gdzie gdzieś tam w jakichś okolicach są mokradła i to one tutaj też jak gdyby ta przyroda odgrywa rolę kolejnego bohatera. Bohaterką jest mała dziewczynka, Kia, którą opuszcza najpierw mama, później pięcioro rodzeństwa. Ojciec co prawda jest, ale nie wiem, coś jest z nim nie tak. Jest alkoholikiem, inwalidą wojennym, ma jakieś problemy, co zresztą powoduje, że właśnie ta rodzina odchodzi, z tym, że wszyscy zapominają o tej 6-letniej dziewczynce. No i zobaczymy, co się będzie dalej. W tle jeszcze jest jakiś wątek kryminalny. Ginie młody mężczyzna z tej miejscowości. I zobaczymy, jak się rozwinie akcja. Jestem bardzo ciekawa. Także dam Wam znać po przeczytaniu, co myślę o tej książce. Gdzieś tam znalazłam w internecie też informację, że została zekranizowana ta powieść i że ukaże się, nie wiem, w lipcu, coś takiego, więc chętnie obejrzę, ale fajnie, że najpierw będę miała okazję przeczytać. Zobaczcie, jakiego pani nam zostawiła łabędzia. Myślałam, że tylko w Turcji, w Egipcie się tak zabawiają, a tu proszę, w Bułgarii też pani potrafi. A zobaczcie, jaki ładny. Nie, naprawdę. Bo takiego ładnego jeszcze nie widziałam. Dzisiaj słuchajcie, jemy na zewnątrz. Jestem tylko z moją córką, bo reszta rodziny została nad basenem, bo nie chcieli jeść lunchu. My sobie zjemy. Wzięłyśmy sobie stolik na zewnątrz. Zawsze jedliśmy w środku, ale teraz postanowiliśmy na zewnątrz. Także życzcie mi smacznego. Wybieram się na kolację, więc pokażę Wam, co mam na sobie. Mam na sobie taki czarny top, który kupiłam w tym roku z H&M, z kolekcji Divided. Do tego mam spódnicę też z H&M. Ja ją kupiłam zimą na jakiejś wyprzedaży, ona kosztowała 39 zł, ale fajnie mi się sprawdza zarówno do takich stylizacji letnich, jak i na przykład zimą nosiłam do długich zamszowych kozaków i do golfu i też super wyglądała, także jeżeli lubicie taki styl, to tutaj na pewno nie dostaniecie, ale możecie sobie coś upolować podobnego. Klapki Birkenstocki, te co wczoraj. Mam jeszcze zegarek, mój Apple Watch, bransoletki. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jeżeli pokażę. Ze strony Ewy Mrochem.
O, są takie, taka biżuteria z naturalnych kamieni. Bardzo ładna. No, także na razie tyle. I odezwę się do Was później. Albo może jutro zobaczymy, jak to się ułoży ten wieczór. Słuchajcie, jeszcze taki mały update, jeżeli chodzi o hotel. To powiem Wam, że tutaj jest naprawdę bardzo dobry internet. Chyba jeden z najlepszych, jaki miałam w ogóle okazję w hotelu mieć. Wszystko super i zarówno w pokojach, jak i w lobby. Wrzucamy tutaj filmiki na YouTube'a i wszystko to odbywa się błyskawicznie. Także jeżeli na przykład macie potrzeby łączyć pracę z wypoczynkiem, to ten hotel pod tym względem jak najbardziej Wam polecam. Już mamy środę. Przyszłam zobaczyć, jak tutaj wygląda sprawa na zewnątrz, bo niebo jest takie troszkę zachmurzone, w sumie jest ciepło. Myślę, że gdzieś tak około 22 stopni. No, ale chyba posiedzimy sobie tutaj nad basenem, bo chyba lepiej sobie tutaj posiedzieć niż w pokoju. Ten vlog, słuchajcie, będzie taki łączony z kilku dni, bo w sumie tutaj nie dzieje się aż tyle ekscytujących rzeczy, żeby codziennie nagrywać coś nowego. Wiecie, jak to na wczasach. Śniadanie, lunch, kolacja, no i takie to życie urlopowicza. No, odezwę się do Was później. Zobaczcie, dzisiaj nas przywitał taki oto kolega. Nie wiem, to jest jakiś koziołek? No coś takiego. No naprawdę, pani nas chyba bardzo lubi. Pokażę Wam, co dzisiaj założyłam, więc mam na sobie taki krótki top z House'a, kupiony w tym roku. Do tego spodenki. One już są sprzed kilku sezonów. Ale bardzo dobrze pasują. Chyba z H&M. I klapki, kroksy, bardzo wygodne. I idziemy na śniadanko. Dzisiaj mamy już czwartek. Pogoda jest przepiękna. Może poczuliśmy się jak na prawdziwych, egzotycznych wakacjach. Bo jest bardzo gorąco. Teraz przejdziemy się trochę promenadą tutaj, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Jutro już niestety wracamy. Dajcie znać, jaka tam pogoda w Polsce. Wiem, że ostatnio w Łodzi się bardzo ochłodziło. Było nawet, nie wiem, w najgorszym momencie 13, później 17 stopni. A tutaj jest bardzo ładnie. Chociaż też, jak sami wiecie, ta pogoda nas nie rozpieszczała i początki były smutne. Ale no to tak jest, w czerwcu w Bułgarii bywa różnie, więc weźcie to pod uwagę, że tutaj z tego, co mówią i opisują, najlepsza pogoda jest w sierpniu. Słuchajcie, moja córka wymyśliła, że sobie zrobi taki pegi naturalny. Zaraz będziemy moczyć nóżki. Tutaj taki zabieg kosztuje 15 euro. Wygląda to w ten sposób, że pan opakuje stopy specjalnym płynem. Dostaje się takie foliowe kapciuszki i woreczki, żeby przejść już do konkretnego akwarium. No i wymoczymy sobie stópki. Proszę bardzo. Te rybki, na pewno jak oni się nazywają, zjadają martwi na skórek. I cały zabieg trwa 20 minut. Słuchajcie, my już jesteśmy po kolacji. To już jest nasz ostatni wieczór tutaj w Bułgarii. Ten tydzień bardzo szybko minął,
ale fajnie, zdołaliśmy naładować akumulatory. Jutro mamy wylot gdzieś tak o 20 chyba 40, także o 17.20 musimy wyjechać tutaj z hotelu na lotnisko. Na szczęście udało nam się przedłużyć pokój, więc będziemy sobie mogli zostać w nim do samego końca. I cóż, jeżeli Wam się podobało, to kciukujcie, lajkujcie, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Dodatkowo powiem Wam, że cały montaż wykonuje moja córka 12-letnia, więc tak naprawdę dzięki niej pojawiają się te vlogi. Więc tym bardziej, jeżeli podoba Wam się nasz kanał, jeżeli lubicie oglądać nasze filmy, jeżeli są dla Was w jakiś sposób przydatne, to docencie naszą pracę. Będzie Wam bardzo miło i zmotywuje nas do dalszego działania. A tymczasem żegnam się z Wami, żegnam się też z morzem i do zobaczenia w następnych filmikach już z Polski. To do zobaczenia, pa!